Macedonia, tak? Aleksander Wielki mówi. Tak, taki my, no był spotkany, on był w Izrael razem z dużo wojska i był spotkany pomiędzy nasze wielki kapłan i on i był wspaniały. Naprawdę do dzisiaj my bardzo popularne imię żydowskie to jest Aleksander, dlatego że my bardzo, bardzo lubi Aleksander. On mówi, Ja lubię twój naród, ja chcę, że będzie tutaj i będzie robić dalej, co ty robisz. Byliśmy dobrze. I było bardzo dobrze, ale on zmarł bez dzieci. Aleksander. Jego imperium, jego... Imperium było rozdzielone do cztery nieszczęść. Nasze szczęście było celicowe i na początek było nieźle, ale powoli było więcej i więcej konflikt pomiędzy kulturą żydowską i kulturą grecką. I na koniec było dużo problem, dlatego że był jeden król grecki i jego imię było Antiochus. I on mówi, ja jestem Bóg i więc ty musi to moje bożkę, coś symboluje ja, musi być twoje święto. No, było dużo problem dla nas. I też on mówi nie tylko tak, i też ja bardzo lubię Żydzi, ale ja bardzo nie lubię twojej kultury, twojej dziwnej religii. Dlaczego musisz studiować Torę? Dlaczego w Szabat nie mogę robić pracę? I tak dalej, i tak dalej. On mówi, więc jak będzie koniec, ja bardzo chcę, że Żydzi będzie mieszkał w ziemi Izrael, wtedy musi być koniec do takiej życia żydowskiej. I było ciągle Żydzi, mówi, dobrze, my lubisz, bardzo lubi takie życie helenistyczne, greckie, a też był jeden wielki, mówi, przepraszam, ale jak to mogę robić tak? To jest nasze życie, to jest nasza tradycja, to jest nic nie jest więcej ważne niż kim jesteś. I było powstańce, tak? Przed kilka lat, przed naszym powstańcem Jerry Shons, był taki powstańce Israel, powstańce żydowskie. I to było bardzo trudno, bardzo trudno. Byliśmy bardzo mało, bardzo nasze wojsko było kilka tysiąc. Nic nie było, jeśli pamiętam, nasze wojsko nie byliśmy więcej niż 14 tysiąc i wojsko greckie to było najnowocześniejsze wojsko w ten okres i było tylko 100 tysiąc. Ale na koniec, dzięki Bogu, naprawdę dzięki Bogu, wygraliśmy. Wygraliśmy, ruszyliśmy do Jerozolima, do nasze nie tylko nasze stolice, ale nasze święto miasto. Nasze domy. Wróciliśmy do naszej świątyni i naprawdę tam było dużo bałagan. Nie tylko fizyczne, też duchowe. To był czas okupacji greckiej, to było świątyni greckiej. Więc mieliśmy bardzo dużo pracy tam, żeby czystać to miejsce w stronę duchowe i fizyczne. Czyścić to miejsce. My koniec robiliśmy. Byliśmy, wszystkie było przygotowane, że mogą robić w naszej świątyni, co my powinno robić, ofiary i modlitwa i tak dalej, i tak dalej. Ale był jeden problem. Byliśmy, brakuje oliwek. To znaczy, było dużo oliwek, ale jest pisane w Torah, że tam w naszej świątyni, w centrum, na wewnątrz tam, my mamy menorę. Menorę jest taki kandelabrum po polsku? Świeci. I to oli musi być z oliwy, ale nie tylko oliwy, to musi być taki extra virgin. Ja nie mogę kupić w Biedronkach. I naprawdę, i było, w naszej świątyni było, ale to było nieczyste. To znaczy nieczyste
przerośnie alumni, ale powinno czekać. Musi się, no, musi zapalić, musi wrócić nasze życie tradycyjne do jak to powinno być. Więc zapaliliśmy świec i wykonić to dzień, do pierwszego dzień, było to cud. I to oli, że było w to menora, dalej było. Więc drugi dzień zapaliliśmy. I następny wykonić to dzień też dalej było oli. I było starcze oli do było od to paczkę do jednej, było tam tylko starcze do jeden dzień, było starcze oli do 7 dni. Przepraszam, 8 dni. I do kiedy było nowe. I to było więc też mamy było dla nas dwa inne. Jeden był bardzo, bardzo dużo, ale też bardzo ukryte. I to był taki victory, znaczy zwycięstwo militarne. I że wróciliśmy, i to było naprawdę wspaniałe. To naprawdę od ludzi znasz tą historię militarną, mówi w ogóle bez sensu. Drugi było coś bardzo małe. Taki, że było oli, tylko starsze oli do 7 dni, do 1 dni i potem do 8. Ale to było bardzo jasne, że